Otwieramy dzisiaj wystawę Józefa Nowaka pod tytułem Artyści. Józef Nowak to artysta pełen kontrastów. Rzeźbiarz, który za swojego ojca duchowego, takiego twórczego ojca duchowego, wybrał malarza Jerzego Nowosielskiego. Chociaż to, co łączy tych obu pozornie tak różnych artystów, to podobna tematyka i pewne uproszczenie formy twórczej. My dzisiaj pokazujemy na swojej wystawie projekt zatytułowany Artyści i są to artyści wybitni, tworzący kanon historii sztuki. Natomiast sam Nowak tworzy, można to powiedzieć, w pewien sposób klasyczną sztukę, rzeźbę figuratywną, korzysta z bardzo tradycyjnego materiału, jakim jest drewno, to z drugiej strony totalnie odrzuca narzędzia rzeźbiarza, czyli rezygnuje z dłuta, ponieważ nie akceptuje on śladu, które to dłuto zostawia w drewnie. No nie sposób nie mówić o artyście, kiedy jesteśmy na wystawie indywidualnej. Natomiast ten projekt oznacza coś dużo więcej, ponieważ no myślę, że można śmiało stwierdzić, że jest to taki pewien hołd złożony artystom współczesnym. Kiedy przejdziemy się po sali i poznamy te postaci, które tutaj się znajdują, to dowiemy się właśnie, że są to artyści wybitni, wyjątkowi, nieszablonowe umysły, bardzo barwne biografie. Ten układ postaci na sali również nie jest przypadkowy, ponieważ ci artyści na pewno czerpali ze swojego dorobku, inspirowali się sobą nawzajem. Ta wystawa to jest pewna pochwała sztuki, pochwała takiego wręcz przekraczania granic w tej sztuce, takiej bardzo indywidualnej postawy, szukania nowych rozwiązań, wolności twórczej, ponieważ te wszystkie osoby, które się tutaj znajdują, właśnie pracowały w bardzo indywidualny sposób, byli oni twórcami nowych nurtów w sztuce, również często spotykali się z pewnym niezrozumieniem, natomiast tworzą oni teraz ten kanon sztuki, którego nie możemy sobie wyobrazić bez nich.